Pani Przewodnicząca, Prezydencie, Wysoka Rado. Mój wniosek, jak wiadomo, budżet Ośrodka Pomocy Społecznej z organizmem żywym na bieżąco jest analizowany. Dotyczy przede wszystkim zwiększenia w zakresie dofinansowania i opłaty za domy pomocy społecznej. Proszę Państwa, domy pomocy społecznej to jest płatność, to jest zobowiązanie gminy, które musimy realizować na bieżąco. W ubiegłym roku ja umieściłam 16 osób ponad lokalnych placówkach. Nie mogłam tym ludziom odmówić, powiedzieć, że nie umieszczę, bo nie mamy pieniędzy w gminie. Przy czym na przykład umieszczenie jednej osoby w czerwcu, 16 września skutkowało tym, że miałam niedobór środków na przykład w wysokości 6 tysięcy. Teraz te koszty rosną, prawda? To są co miesiąc wydatki, które ja muszę pokrywać. Taka sama sytuacja jest, jeżeli chodzi o dożywianie. Żeby otrzymać dotację w pełnej wysokości, obowiązkowaliśmy do budżetu wojewody, musimy mieć zagwarantowane środki na zasiłki i pomoc w naturze w kwestii dożywiania. Musimy to realizować, to są na bieżąco codziennie kilkaset osób korzysta z gorących posiłków. Jeżeli chodzi o konieczność też środków na utrzymanie ośrodka, na wynagrodzenia, pragnę tylko dodać, że w tym roku obniżona została o 337 tysięcy dotacja wojewody na realizację bieżących zadań. W tym są i koszty utrzymania i wynagrodzenia tych osób, które realizują te zadanie. Także to są takie bieżące wydatki i sygnalizuję to, że co, praktycznie co tydzień do Pani skarbnik, że już w końcu czerwca mamy w większości tych paragrafów nie do środków. Znaczy połowie czerwca, prawda, do 10 są płatności za domy pomocy społecznej, prawda? Do 10 za poprzedni miesiąc muszę te finanse zapłacić. Rozumiem, a Pani, też Pani jeszcze mówiła o tym mieszczaniu, tak? Tak, bo na pomocy społecznej. Mówię Pani o wrześniu, tutaj o końcu czerwca, to tak było. Nie, nie, ja tylko podaję jako przykład, podaję, że nie do środków i wnioskowana, w ubiegłym roku też wnioskowałam o kwotę o domy pomocy społecznej, bo tak jak mówię, nie jestem w stanie przewidzieć, kiedy dostanę postanowień sądu o konieczności umieszczenia natychmiast pacjenta na przykład zaburzonego psychicznie w domu pomocy społecznej, a postanowienie muszę do 30 dni wykonać. Dobrze, dziękuję bardzo, dziękuję Pani za to piąte. Szanowni Państwo, proszę bardzo na Radę, przepraszam, na Radę, proszę się proszę. Szanowni mieszkańcy, Wysoka Rado, Państwo Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja w zasadzie mam wielowątkowy wniosek formalny. Dlatego, że tak, nie zgadzam się z poprzednią. Wniosek formalny mogę zgłosić w pewnym czasie i dotyczy tego, co w tej chwili robić. Więc tu chciałem zgłosić wniosek formalny dotyczący materiału. Zgadzam się z jedną przemówczynią, że to jest ważna sprawa, zarówno projekty uchwał, które dotyczą kontrprojektu, jak i te projekty, które były, więc część tych projektów może i przyszła późno, ale w ogóle ja mamy do dyspozycji. W związku z czym jesteśmy w stanie czymś debatować. Natomiast jeśli nie mamy projektu, to nie wiem, nad czym możemy debatować. Wydaje mi się również w drugim punkcie mojego wielowątkowego wniosku, że jeśli pani wiceprzewodnicząca, radna Wiotra Król, chciała zgłosić wniosek formalny, a nie zaczęliśmy jeszcze głosować żadnych wniosków, to statut nie mówi, że w jakimkolwiek punkcie radna nie może zgłosić takiego wniosku. Myśmy nawet nie zaczęli tych wniosków formalnych głosować. Tak mi się wydaje, prawda? I trzecia rzecz, może jeśli byśmy na spokojnie podeszli do tego tematu, czyli rzeczywiście zorganizowali tą pięciominutową przerwę, czy dziesięciu, na zorganizowanie tych materiałów, na podpisanie tego przez radcę prawnego, na rozdanie tego, słuchajcie, będzie lepiej, spokojniej i może prawnie. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Radnej Margarita. Nie chciałbym powiedzieć, że Pani Wiotra nie mówiła o wniosku formalnym. Mówiła o zmianie porządku obrad. Ale to jest wniosek formalny. A czego mnie wyartykułowała? Czego mnie wyartykułowała? Ja widzę, że Państwo, Panowie Radni lepiej wiedzą, co Pani Wiotra nas mogła zgłosić. Ja bardzo przepraszam, Pani Przewodnicząca powiedziała mi, że chodzi jej o zmianę porządku obrad. A ja jestem, Pani Przewodnicząca mogła zgłosić swój wniosek. Widziałem, że chciała, niestety nic nie mogła. Dobrze, czyli jeszcze raz powtórzę. Jest to wniosek formalny o to, aby Pani Przewodnicząca Gerda Król mogła zgłosić swój wniosek formalny. Tak? Mogła zgłosić swój wniosek, bo jesteśmy w punkcie dotyczącym porządku obrad, tak? Ustalania tego porządku.
Tak, ale ja zadałam pytanie, czy prezydenta radnych ma jeszcze uwagi do porządku obrad. Nikt się nie zgłosił wtedy i w związku z tym, mówiąc króciutko, ja nie mogę przyjąć to jako wniosek formalny. Jako wniosek formalny. Ale ja słyszałem wniosek formalny, więc nie będziemy zgłaszać się do wniosku formalnego. Nie, ja ustawam osobę, że jest formalny, to również ma prawo zgłosić na sesję. Proszę bardzo, w momencie, jak to zapiszę. Dobrze, bardzo proszę pana radnego Rafała. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, mój wniosek formalny dotyczy przestrzegania statutu miasta, który mówi, że zamknięcie punktu dokonuje się po przegłosowaniu, po dokonaniu głosowania, nie w momencie, kiedy Pani Przewodnicząca zapyta, czy ktoś jeszcze ma jakieś uwagi, Pani Przewodnicząca nie widzi, że Pani Wiceprzewodnicząca się zgłaszała do odpowiedzi. Wniosek dotyczący zmiany porządku obrad jest wnioskiem formalnym, co wynika wprost ze statutu naszego miasta i jako taki nie musi być zgłaszany jako wniosek formalny. To jest z mocy statutu wniosek formalny, zmiana porządku obrad. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu Radnemu Rafałowi Bartosiowi. A w związku z tym, Szanowni Państwo, myślę, że powinniśmy trzymać się kolejności, ponieważ wpłynęło aż 5 wniosków formalnych i według kolejności. Pierwszym wnioskiem był wniosek zgłoszony przez Panią Skarbnik. Ja już nie będę w całości powtarzała. O włączenie do porządku obrad dwóch uchwał. Jednej związanej ze zmianami budżetowymi, drugiej z UPS-em. Czy wniosek formalny? Proszę bardzo. Jak Rada w tej chwili stoiła 5 minut przerwy? Albo 10 minut. Dobrze, Szanowni Państwo, w związku z tym, że mamy teraz 6 wniosków formalnych, to powiem tak, najdalej idący możemy powiedzieć wniosek formalny obszary tylko dlatego, że mamy taką dużą ilość wniosków formalnych, które mają bardzo duży wpływ na ustalenie porządku obrad. I trudno tutaj inną hierarchię zastosować, ponieważ te wnioski są bardzo zróżnicowane. A w związku z tym, Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem wniosku formalnego o 15-minutową przerwę? Dziękuję bardzo. Kto wstrzymał się? Przepraszam, kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. I to nam się zgadza. 22 radnych brało udział w głosowaniu i wniosek formalny o ogłoszenie przerwy został podjęty przez Radę Miejską. 20 głosami za, 3 braku głosów przeciwnych, z 2 głosami wstrzymującymi się. Zapraszam takie zdanie. Chciałbym tak zauważyć, dokładnie poszukuję wielopunktowego wniosku, dokładnie w jednym wniosku do przerwy. Dlatego mówiłem, że był daleko idący. To znaczy, ja powiem tak, zapisałem ten wniosek, który Pan z Waszego początku powtórzył do mikrofonu, że jest to wniosek o to, aby umożliwić Pani Przewodniczącej Wierzyku zgłoszenie swojego wniosku formalnego. Ja Pan powtórzył. Innymi, bo wielopunktowy, nie wiem, czy Pani... To zależałoby jednak dokładnie powtórzyć, bo ja o to poprosiłam, na to, o czym Pan powiedział. Ale jeden z nich poprzedł. Zapraszam Państwa radnych, myślę, że to zaczną mi powiem. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwko? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Tak, dziękuję bardzo. Ja tutaj upewniam się Pana Wiceprzewodniczącego, czy dobrze policzyłam. I kto wstrzymał się od głosu? Było, że nie było. Przepraszam. To w takim razie. 9 głosów, Szanowni Państwo, było przeciw. Dobrze, przepraszam. 9 głosów wstrzymujących się. Dobrze, w takim razie kto jest przeciwko?
To będzie skomplikowane. Nie widzę. Dobrze. Dobrze, szanowni państwo, sprawdzono głosami za. Przy 9 głosach wstrzymujących się bez głosów przeciwnych podjęliśmy decyzję o przyjęciu wniosku uchwalonego pana Rafała Ślepy. Szanowni państwo, rozumiem w takim razie, że zgodnie z ustaleniami umieszczamy projekt uchwały w porządku obrad w punkcie 3. Czyli po punkcie 2 obecnym i w tym momencie punkt 3 staje się punktem 4. Punkt 4 staje się 5. Punkt 5 staje się 6. 6 wprowadzony staje się 7. 7 wprowadzony 8. 8 9. 9 10. 10 11. 11 12. Dziękuję bardzo. I tutaj mamy jeszcze do przedyskutowania, a mowa się podjęcia, tak? Dobrze rozumiem. Wniosek formalny pani przewodniczącej Gerdy Król. Proszę o pytanie. Pani przewodnicząca, jeszcze raz zabrałem tutaj. Pani przewodnicząca, na komisji było ustalenie, że jednak punkt 3 zostanie 3, a ten wprowadzony zostanie umieszczony jako punkt 3, a punkt 4. Znaczy, ja myślę, że właśnie głosowaliśmy, bo mówiliśmy o tym, że pierwszy nie może być, trzeci nie może być, więc wyszło nam, że po drugim. I w związku z tym tutaj już przegłosowaliśmy, prawda? Dobrze, dziękuję bardzo panu radnym za temu zawiesienie faktu. W takim razie, szanowni państwo, poprawmy numerację. I szanowni państwo, w takim razie, obecny punkt pierwszy zostaje pierwszym, punkt drugi drugim, punkt trzeci trzecim. Szanowni państwo radni, w związku z tym, że mimo tego, iż po bardzo długo trwającej przerwie i wspólnie dokonanych ustaleń związanych z porządkiem sesji, nadal wpływają mimo wszystko wnioski, stawiam wniosek formalny o zakończenie punktu stawiania wniosków formalnych. Szanowni państwo, dziękuję bardzo. Bardzo przepraszam, ale piątnicy nie ma. Nie ma to. Ja myślę, że jest to wniosek formalny, który mogę zgłosić. Ale nie może pani zakazywać ludziom. Ja nikomu nie zakazuję, tak samo korzysta jak pan z prawa złożenia wniosku formalnego. Dobrze. Szanowni państwo radni, szanowni państwo radni, przechodzimy do głosowania. I najdalej idący jest wniosek, który złożyłam nie, i który mówił o tym, żeby zakończyć składanie wniosków formalnych. Szanowni państwo. Ja bardzo proszę może, bo już nie mam siły. Pani mecenasie, można zakazać składania rady przecież ze wniosków formalnych. Zaraz, przepraszam, pani mecenasie, bardzo przepraszam. Ja rozumiem, że pytanie ma do pana mecenasa. W związku z tym, że padło wiele wniosków formalnych, ja również mam prawo jako przewodnicząca i radna do zgłoszenia wniosku formalnego i proszę pamiętać, że pan wniosek formalny pani Gerdy Król, pani przewodniczącej i automatycznie pan wniosek przeciwny mój. Nie mam teraz czasu na dyskusję, jest czas na podjęcie decyzji. Ale ja mam głosowanie. Na razie mój wniosek był najdalej. Nie, mój będzie najdalej, bo ja mam wniosek formalny przeciwny w stosunku do wniosku formalnego pani przewodniczącej. Ja myślę, że najpierw przegłosujemy ten i później pan radny wnosi wniosek. Dobrze, dziękuję za to. Szanowni państwo, kto jest za podjęciem wniosku formalnego pani przewodniczącej Gerdy Król? Czyli o zdjęcie w porządku obrad. Przepraszam bardzo, zgubię się. Ale ja bardzo przepraszam, ja poprosiłam pana prezydenta o przedstawienie sprawozdania, jak przewiduje punkt 3 porządku obrad. Ale już nie będę prosił pani przewodnicząca, ja pragnę powiedzieć, że zgłosza pan wniosek formalny i chciałbym, żebyśmy ten wniosek formalny się zastosowali. Nie bardzo na to nie powtórzę. Ja wiem dlaczego, dlatego, że pani Gerda zgłosiła wniosek, został przegłosowany negatywnie, stąd przyjęliśmy stanowisko, że w związku z tym ten wniosek nie zachodzi, a więc automatycznie, mówiąc króciutko, punkt, o którym mówiła pani przewodnicząca, pozostaje w porządku obrad. Dziękuję bardzo. Prosimy pana prezydenta. Ja myślę, że chodzi o to.